nasze spotkanie, ale zanim zaczniemy ten magiczny wieczór, chciałbym Państwa zaprosić na muzyczną ucztę. Proszę Państwa, wokalny styl zespołu, który zaraz wystąpi przed Państwem, został określony w międzynarodowej prasie mianem wyrazistej i niezwykle barwnej. Gadamy po polsku, mówimy bardzo słabo, ale śpiewamy tak średnio.
A jak z Państwem zaśpiewamy, to będę jeszcze wielki. To zaśpiewamy razem teraz. Tak? Nie słychać tutaj, tak? Oh,
muzycznym akcentem rozpocząć nasze spotkanie. Nasze spotkanie, proszę Państwa, które nie mogłoby się odbyć, o czym już mówiłem wcześniej, bez wsparcia sponsorów i partnerów, dlatego pozwolą Państwo, że podziękuję im z całego serca. Dziękuję za objęcie patronatem honorowym naszego dzisiejszego wydarzenia marszałkowi województwa mazowieckiego, panu Adamowi Struzikowi. Dziękuję za objęcie patronatem honorowym Klubowi Integracji Europejskiej. Dziękuję firmie Amrit Oriental Food, głównemu partnerowi i sponsorowi naszego dzisiejszego wydarzenia. Dziękuję marce Endo za przygotowanie stroju dla naszych małych modelek i gwiazd. Wielkie brawo, to jest naprawdę fantastyczna, wieloletnia współpraca. Dziękuję za stroje przygotowane przez Łukasza Jemioła, brawo. Jak Państwo spragnieni, to dzisiaj napój nas firma Coca-Cola. Dziękuję za przekazanie napoju. Pozostałych różnych napojów. Dziękuję również firmie Jantar, brawo. Szefier Piotr Mazurkiewicz za przygotowanie pięknych fryzur. Dziękuję. Mimo. Dziękuję firmie Inglot, Boże Obrazku bez entuzjazmowanego tłumu. Bardzo dziękuję firmom Mastercard, pracownia tortów artystycznych, Sowy Słodki Świat, Hotel Lenart, Hotel Afrodyta, Hotel Talaria, Restauracja Floria, Ogień czy Woda, Restauracja Gruba Ryba, Restauracja Trattoria, Kole, Pączek w Maśle, Santaj, Zdrowa Konkurencja, Wielkie Wina, Peru Art, Studio Reklamy za wsparcie dzisiejszego pokazu mody i za objęciem gromadem medialnym. Ponieś się telewizji. ATV dziękuję wszystkim dziennikarzom, dziennikarkom, kamerom stacji telewizyjnych, portali internetowych za to, że są razem z nami, że systematycznie informują o wszystkich wydarzeniach Fundacji Spełnionych Marzeń. Boże Obrazki! Szanowni Państwo, pewnie słyszą Państwo tym gwar po mojej prawej, a Państwo lewej stronie już przebierają nóżkami. Nie mogą się doczekać, aż pojawią się na parkiecie modelki i partnerujące osoby naszym fantastycznym małym modelkom i modelom. Ale wcześniej pozwolę sobie w telegraficznym skrócie przypomnieć Państwu o Fundacji Spełnionych Marzeń. Szanowni Państwo, powitajmy gromkimi owacjami. Zaczynamy pokaz mody dzieci dzieciom. Proszę Państwa, przed Państwem Zuzia Patrycyk i Gabi Brzewiecka. Thank you.
Staszczyk i Anna Korc. Szanowni Państwo, pragnę serdecznie powitać Helenkę Mickiewicz, której partneruje Mister Polski 2018 Tomasz Zarzycki. Thank you.
Zosi i towarzysz Roman Niemcowa. Dziękuję wam, przyjaciele, proszę państwa. I jako ostatnią modelkę na biegu powitamy fantastyczną Adę Gosiewską. A partneruje jej wielki przyjaciel, ambasador Fundacji Zbrojnej Odważenia, Szymon Majewski. Dziękuję bardzo. Ale z emocje. Bardzo proszę o dużą klaską dla wszystkich fantastycznych modeli. Dziękuję bardzo fantastycznym modelkom. Dziękuję partnerom. Dziękuję partnerkom, które to... Rzeczywiście pamiętam siebie jak mój syn. Coś z tym muszę zrobić. Podobno tu mam mówić, dobrze. Znaczy, że ja nie potrzebuję się do tego ja pamiętam 17 lat temu, jak zachorował mój syn, to było lat 18 lat temu. I jedyne, co zobaczyłem na tym oddziale, to był wielki smutek. Siedzieliśmy na korytarzu po salach, po upychaniu, bez możliwości poruszania się. I kiedy tak patrzyłem, jak mój syn walczy, że jemu się nie udało, ale... Wtedy na tą chwilę wymyśliłem sobie, że muszę robić to, co przyniosło do radość mojemu synowi. I to już robię 16 lat. Dzięki państwu, dzięki tym partnerom, dzięki Justynie, która tutaj jest i pewnie dzisiaj będzie jeszcze na scenie, dzięki gwiazdom, ale przede wszystkim najbliższymi bohaterami tego wieczoru są oczywiście dzieci, które już pokonały albo zaraz zakończą leczenie, czyli pokonały tą chorobę. A ja bym w tym momencie chciał przekazać tak na odległość, może to zobaczą dzieci, dzięki telewizji, dzięki mediom, ci, którzy są na oddziale. Wam życzę też szybkiego powrotu do zdrowia, a myślę, że państwo nam w tym wszystkim pomożecie. I jeszcze jedna rzecz. A czy możecie pomóc? Myślę, że tak. My cyklicznie namawiamy was do udziału w tego dwóch wydarzeniach, ale chciałbym, żebyście również wsparli nas poprzez loterię handlową, gdzie każdy los wygrywa, każdy los jest pełny, wszyscy wygrywają. A najważniejsze, żeby wygrały dzieci, te, które biorą udział w rehabilitacji, to są rehabilitacyjne. Te turnusy prowadzimy od 7 lat i przez 7 lat odmawiamy od tych turnusów cały czas. Gdzieś tam muszę znaleźć te pieniądze, żeby pomagać tym dzieciom. Może państwo na tym pomożecie, właśnie na przygotowanie. Ja już tyle, bo nie o to chodziło, żeby was namawiał do czegokolwiek, ale żebyście oglądali piękne widowisko i chciałbym, żebyście brali w tym widowisku udział z nami do końca, z radością, z uśmiechem. To ja już chyba, że już mogę oddać głos gwiazdom. Tak, dobrze. Ja dziękuję serdecznie w takim razie. Thank you.
wasze pytania. Dziękujemy. A teraz przeniesiemy się do takiej gorącej Hiszpanii i...
I Roman Czawa, Ada Gosiewska i Szymon Majewski. Róbmy zdjęcia, dokumentujmy te wszystkie piękne, fantastyczne wydarzenia. Dzięki dzieciom na 2019. Piękny, fantastyczny pokaz mody. Dziękuję bardzo gorąco partnerom, sponsorom, organizatorom za ten fantastyczny wieczór, pełen wielkich emocji. Dzięki naszym cudownym modelkom przeżyliśmy naprawdę bardzo ważne, zjawiskowe i piękne chwile. Proszę Państwa, zapraszamy moje modelki, zapraszam partnerujące osoby gdzieś tutaj do nas z tyłu sceny, albowiem już za marzeń. Zapraszam Pani Justyno, zapraszam serdecznie Tomaszu, ależ pięknie, to fantastycznie wygląda z tej perspektywy. Cudowne modelki i nasi przyjaciele na sobie Fundacji Spełnionych Marzeń. Państwu przypominam o naszej loterii, niebawem będziemy komentować nasze spotkanie, ale te losy są bardzo ważne, fantastyczne, każdy los wygrywa, a ja oddaję głos prezesowi Fundacji Spełnionych Marzeń po tych wielkich emocjach. Tomasz Osób, zapraszam do. Dziękuję. A tak, proszę, że zbytę jednak trochę lepiej brzmiemy. Jak dzieci z tymi balonami zostawcie dzieciaków te balony, dorośli, ale morskie, to tam, dla was zresztą też. Żebyście Państwo nie pomyśleli, że Fundacja tak sobie rzuca te balony i te imprezy, to wszystko tak naprawdę dzięki sponsorom, a szczególnie jednemu sponsorowi. Ja oczywiście dziękuję wszystkim firmom, które wsparły, mówię o cateringu, nie tylko, ale chciałbym szczególnie dzisiaj podziękować jednej osobie, którą chciałbym zaprosić tutaj na scenę, to jest pani Justyna Sypka, ale jest to była Sypka. I dało się to wszystko zrobić, mam nadzieję, że Wam się podobało, bo mi się podobało, nawet się wzruszyłem. Zanim sobie coś powiem, jeśli wymyślisz, żebyś powiedziała, to ja zrobię tak maszyn, przygotowuj się. Tego scenariuszu nie było. Proszę Państwa, to są kwiaty i coś jeszcze, co mam, to jest pierwsza, bo prawdziwie z brązu. Statuetka partnera marzeń. Bez takiego partnera jak Justyna nie zrobilibyśmy tego, co zrobiliśmy. Wsparła nas przy olimpiadzie, wsparła nas teraz, doposażyła nam centrum rehabilitacji i będzie naszym partnerem. O, przyświadczył tutaj mamy przy Was wszystkich, powiedziała, że on Monikę też wesprze. Za to wszystko serdecznie dziękuję, Justyno. Dla Ciebie statuetka partnera marzeń. Ja muszę jeszcze zaprosić do sceny jeszcze jedną ważną osobę, znaczy ważna na pewno dla mnie, bo to dzięki tej osobie udało mi się spotkać wspaniałych ludzi i chciałbym wręczyć dzisiaj statuetkę również Klubowi Integracji Europejskiej na ręce pani prezes Barbary Jonczyk. Barbara,
Proszę się uprzejmie. To, że mogłem, widzę Basia idzie, że mogłem dołączyć do tak zacnego grona i poznać tak wspaniałych ludzi, których dzisiaj mogę gościć. Dzięki nim, tu są schodki, Basiu. I dzięki wam wszystkim mogliśmy zrobić to, co zrobiliśmy. To jest druga statuetka partnera marzeń. Która pokażę, bo tak wygląda, jest ciężka. Jest Barbara Jarczyk, prezes Klubu Integracji Europejskiej. Jest to będzie nagroda na Centrum Klubu Integracji Europejskiej. Dla ciebie szczególnie. Cieszę się, bo przyjemność poznania Barbary miałem w 2007 roku, kiedy poznałem ją i zaproponowałem, żeby byli partnerami onkoolimpiady. I tak już są, od tamtego roku. Pierwsze onkoolimpiady i tak już są z nami. Póki co mamy 2019. Kawa czasu właśnie, ale wyglądam ciągle młodo. Dziękuję. Nie dokończysz, że się zrobić. No tak, drodzy Państwo, tego scenariuszu nie było i rzeczywiście już teraz nie wiem, co z sensem mam powiedzieć albo nie mówić. Bardzo serdecznie dziękuję Tobie, to, że po prostu czarujesz świat tych dzieciaków. A Wy, moi drodzy, jesteście przykładem dla nas dorosłych i dla wszystkich dzieci. Jesteście wspaniali, jesteście wszystkie przepiękne i życzę Wam mnóstwo zdrowia i siły. I pamiętajcie, że w tym życiu naprawdę dla takich ludzi jak my jesteście ogromnym przykładem. Te nasze wszystkie codzienne problemy to są takie pierdoły. Naprawdę, jesteście fantastyczni, naprawdę. Zbiera fundusze, abyśmy dalej mogli robić tak fantastyczne rzeczy. W imieniu swoim też podziękowaniu chciałabym no tak uhonorować przede wszystkim zespół, który przemierzył tutaj tysiące kilometrów. Zespół Leon Koczy, serdecznie dziękuję. Chciałabym prosić Andrzeja na scenę. I Wałki Andrzej, zapraszam Leon Koczy i oddaję mikrofon Babasi. Słuchajcie, zastanawiałam, bo tutaj te dziewczyny są tak piękne, jak gdybym miała wybrać z nich jakąś chyba mistrz Polski, to miałbym wielki dylemat, bo są wszystkie tak piękne, tak super te dziewczyny, że po prostu, no, jeśli słyszeli, dziękujemy Wam, że to był jeszcze taki piękny pokaz mody dla nas, wystąpiliście na każdym wyjście w stare. To jeszcze słuchajcie, nie koniec prezentu pomników, dajmy na razie to, co zasłużyli.